turnieje Ligi Mistrzów, Ekstraklasy, Premier League i inne. Typuj i wygrywaj nagrody na bet.pl. Link w opisie. Moi drodzy, co ja będę przedłużał? Zaczęło się! FIFA 17 Ultimate Team się rozpoczęło właśnie dzisiaj, chociaż w sumie to wczoraj, bo wieczorem wypuścili web appa, ale tylko wąskie grono zaproszonych osób miało do niego dostęp. Ja na przykład wczoraj nie miałem, dopiero dzisiaj zostałem zaproszony i dopiero dzisiaj się mogłem na swoim głównym koncie zalogować. Na swoim drugim koncie dalej swoją drogą nie mogę, ale nie przedłużamy, moi drodzy, tylko rozpoczynamy zabawę z FIFA 17 Ultimate Team. Moją drogą, na wstępie chciałbym jeszcze przeprosić za mój wygląd, włosy, etc., etc., ale dopiero co się niedawno obudziłem, montowałem sobie film z Orlika, a tu nagle sobie stwierdziłem, że spróbuję się zalogować i bang, zalogowało mnie. Także moi drodzy, w momencie, gdy się zalogowałem, tak znienacka otworzyło mi już pierwszą paczkę, no i muszę powiedzieć, że trafienie Varelli to nie jest najgorszy traf. Faktem mam tylko 75 tempa i patrząc na to, że w demie tempo się naprawdę liczyło, nie ukrywajmy, no nie jest to najlepszy wybór, ale mamy za to Capela, który już jest lepszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o tempo właśnie. No a tak poza tym to moje karty widzicie na załączonym obrazku. Poza tym nic specjalnego, chyba raczej taka klasyczna startowa paczuszka, żadnego jakiegoś wybitnego zawodnika, więc kontynuujmy. No i zobaczmy, moi drodzy, rozpoczynamy sobie oczywiście z czterema paczkami, wszędzie są zawodnicy, także nie mogę się po prostu doczekać. No i rozpoczynamy, najzwyczajniej w świecie rozpoczynamy grać, trzeba zacząć otwierać te paczki. Więc zobaczmy sobie, pierwsza paczuszka, o, jeszcze Gold Gift, okej, dobra, codziennie jak się będę logował, jasne, jak najbardziej, dobra, to zacznijmy sobie, moi drodzy, mamy 6 paczek aż do otwarcia, okej, to jest jak najbardziej spoko, zacznijmy sobie od tej paczki, którą dostałem jako prezent, James Rodriguez, a w środku kto? No nie znam cię, przyjacielu, przepraszam cię najmocniej, ale cię nie znam, no i ta paczka raczej też jakaś taka najlepsza nie jest. Wyślijmy sobie wszystko oczywiście do klubu, lećmy sobie otwierać następne paczuszki, co my tutaj mamy? 12-4, która paczka jest najlepsza? Tutaj jest 0 w ogóle złotych, to tak średnio, no ale dobra, zobaczmy sobie, te najlepsze sobie zostawimy na koniec. Tutaj pierwsza karta to jest, o matko boska, co to jest? Co to jest za paczka? Małkowski. No nie, to nie jest dobra paczka, zdecydowanie nie. Wysyłamy sobie oczywiście wszystko do klubu, moi drodzy, no i teraz pozostało nam otworzyć te cztery paczuszki, które są takie, no, ciekawe, mogę powiedzieć, bo tutaj możemy trafić jakiegoś zawodnika błyszczącego i naprawdę widziałem, że niektórzy potrafili fajne, kozackie karty, a my trafiamy z Sirigu na pierwszy ogień, okej. Dobry bramkarz, zdecydowanie nie mogę narzekać. Tworzy się nam tutaj swoją drogą powoli Liga Hiszpańska, skład z Ligi Hiszpańskiej. Kontynuujmy sobie, moi drodzy, wyślijmy sobie oczywiście wszystko do klubu, tradowaniem się zajmiemy później. Teraz otwórzmy sobie paczkę drugą i zobaczmy, co mamy w środku, a w środku jest, jak zobaczyłem flagę Niemiec, to nastawiałem się tutaj na jakiegoś lepszego zawodnika i szkoda trochę, bo ten jedyny błyszczący zawodnik to jakiś brązowy się nam trafił. Faktem brązowy obrońca 82 tempa, no ale no nie wiem, ostatnia FIFA, w której srebrne karty i brązowe się liczyły i można było nimi naprawdę fajnie pograć i pokonać wiele złotych składów, to była bodajże FIFA 13. No a później się naprawdę pomieszało to i już srebrne karty nie były w ogóle wartościowe, no ale mniejsza z tym, wysyłamy sobie oczywiście to wszystko również do klubu. Przejdźmy sobie do kolejnych paczek, zostały nam dwie paczki do końca i zobaczmy, kogo mamy teraz, pominę sobie i tutaj też nic ciekawego niestety. Szkoda, cholera jasna, w ogóle swoją drogą zastanawiam się, dlaczego mi pokazuje, że mój klub został założony 2015 roku, jak ja przecież gram w FIFA na tym koncie od 2012. Chociaż może ja jestem teraz na PlayStation 4, może jakbym się przerzucił na PC-ta, tylko jak się przerzucić na PC-ta na webappie, nie mam bladego pojęcia, muszę zaraz pokombinować, ale mniejsza z tym, moi drodzy, nie będę was zanudzał, tylko otwieramy sobie ostatnią paczkę. Proszę, jakiś ładny zawodnik na sam koniec, Williams. Okej, to nie jest źle, 83 overalla, BPL, to nie jest zły zawodnik, zdecydowanie narzekać nie mogę, do tego Team Król z Ajaxu. No, dwie fajne karty, Williams i Boże, kogo my trafiliśmy? Bramkarz, Sevilla, Włochy, Sirigu. Oj, Sirigu, dwie fajne karty, ale tak poza tym, no to nie najlepiej. Zobaczmy sobie, home, co my tutaj mamy? Welcome to FIFA 17, Food Database, o matko boska, gdzieś mnie przenosi. Food Database, aha, dobra, czyli takie centrum informacyjne, futa, dobra, mniejsza z tym. Forum FIFA, Match Earnings, no jeszcze nic tutaj oczywiście nie zarobił, a zobaczmy sobie, jak wygląda Transfer Market. Aha, dobra, czyli jeszcze mam, dobra, czytałem o tym, odblokowali mi
możliwość wejścia w futa, ale jeszcze niestety mam zablokowany rynek transferowy, tak jak podobnie większość osób, która dostała dostęp dzisiaj do WebApa. Ponoć po 19 ma się coś zmienić, więc ewentualnie wtedy jeszcze się coś pojawi na moim kanale. Zobaczymy jeszcze, moi drodzy. No ale póki co to 7 stron zawodników, takich potrafiałem. Tutaj się mi zaczynają zawodnicy, których sprzedać już nie mogę. A tutaj natomiast karty, które jak najbardziej będę mógł sprzedać i z pieniędzy z tych wszystkich zawodników będę mógł jak najbardziej coś uhandlować i powoli tworzyć już jakieś fajne początkowe składy. Także, moi drodzy, serdecznie was zapraszam na kolejne odcinki oczywiście z FIFA 17 Ultimate Team z WebApa. Jeżeli chcecie więcej, to zostawcie kciuki w górę, ja się z wami żegnam, moi drodzy, no i na razie i pa pa!